Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj pytanie zasadnicze na samym początku. Co lubi Ryszard Petru? I rozwijam temat. Otóż moje cotygodniowe felietony czasami nie nadążają za rzeczywistością. Za panem Ryszardem na pewno nie. I tego najlepszym przykładem jest ten sprzed świąt. Kiedy to wyszedłem od postulatu uczynienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Ale zahaczyłem, dość obszernie ogólnie, o dyskusję na temat skrócenia czasu pracy w ogóle. W tym również wspomniałem słowami kilku o pracy handlowców w niedzielę. No i się okazało, że w dniu emisji tegoż felietonu, czyli 21 marca tego roku, media obiegła informacja, że właśnie niezawodny Ryszard Petru, tak, jest, działa i walczy. Niektórzy o nim zdążyli zapomnieć. Przypomniał o sobie sam. Tym razem jako reprezentant według niektórych centroprawicowej koalicji pod nazwą Polska 2050, nie wiem dlaczego, ale tak niekiedy piszą, przedstawił on w imieniu tego ugrupowania projekt przywrócenia niedziel handlowych. Na razie miałyby to być dwie niedziele w miesiącu, a dodatkowo pracujący wtedy w tę niedzielę mieliby mieć płacone podobno w dwójnasób według projektu pana Ryszarda. W tym ostatnim postulacie dla mnie coś oczywiste jest. Chodzi po prostu o zbudowanie społecznego poparcia dla właśnie, który mieliby stanowić sami zainteresowani, czyli ci, którzy mieliby w niedzielę pracować. Trochę przypomina mi to bardzo stare czasy, które nawet ja pamiętam przez mgłę, w których to czasach górnicy zachęcani byli do pracy w niedzielę i święta właśnie poprzez znacznie zwiększone płace za takie szychty. I gdzieś tam czytałem głosy biskupów w tej sprawie, chyba prymasa Wyszyńskiego też taki głos był, ale inni biskupi pytali o to, ile ten węgiel w końcu jest wart. Czy ten niedzielny kosztuje więcej niż pozostałych, wykopany w pozostałych dniach tygodnia? Tu ciśnie się to samo pytanie. Czy bielizna, przepraszam bardzo, zakupiona w niedzielę, tudzież makaron i wegańskie zdrowe jedzenie kupione w centrach handlowych w niedzielę właśnie będzie droższe niż w poniedziałek? Zresztą czepiam się wegańskiego jedzenia. Parówki z udziałem dużym w swym składzie kości skórek zmielonych i szczątków zwierzęcych, czyli złożone z psa razem z budą, jak się z łańcuchem, jak mówią złośliwcy, też będzie sprzedawane w jeszcze niższych cenach w niedzielę niż kiedy indziej. Tak, złośliwy jestem, ale inaczej tutaj się nie da. Dla mnie rzecz jest oczywista. Inicjatywa Polski 2050, takiej przyszłościowej nazwy, uosobionej tej inicjatywy przez Ryszarda Petru, jest zwykłym zamachem na niedzielę właśnie. Kolejnym za mojego życia, kolejnym w ciągu minionych, nie wiem, 100 lat, które ustroje próbują dokonać ten zamach. Jest powrotem do przeszłości, który na razie, ten powrót ma być jakoś łagodnie opakowany. Ten worek ziemniaków, który nam pan Ryszard w którąś z niedziel chce odsprzedać, to ten sam worek, który kupił w ostatnie niedziele handlowe pracujące w 18 albo w 19 roku w ramach starej ustawy. Tyle, że ziemniaki właśnie owe chce on i jemu podobni ładnie zapakować i odświeżyć. Może nawet popryskać jakimś zapachem do toalet też z supermarketu. Tu nie chodzi o niczyje dobro. Sprawa dla mnie przedstawia się tak. Handlowe niedziele się chce wprowadzić, bo przecież Polacy muszą mieć kiedy robić zakupy. Tak się nawet mówi oficjalnie. Tak jest przedstawiane. A dlaczego nie będą tych zakupów mogli robić tak w tygodniu, jak nasi zachodni sąsiedzi, na których powołuję się tak często ja, ci zza Odrzy i Nysy? Ano dlatego, że w tym całym tygodniu będą pracować u tychże naszych zachodnich sąsiadów na szparagach, tudzież w innych arbajtach. I te ojrasy, które przywiozą, dajmy na to w sobotę, spokojnie będą mogli właśnie w niedzielę wydać. To jest świetne rozwiązanie dla Polaka 2050. Będą mogli wydać w dużych sieciach kapitałowo przynależących do właścicieli też za naszej zachodniej granicy, którzy dzięki temu uzyskają zyski, za które kupią od swych farmerów różne produkty spożywcze.
które przetworzą i znowu przywiozą do swoich supermarketów w Polsce. Tak oto powstanie piękny obieg niemieckiego pieniądza wykonany przez Polaków, a jego wielkim twórcą będzie wielki Ryszard Petru i jego przyjaciele. Będzie nominalnym wodzem tego projektu. Dopisuję tutaj również marszałka Hołownię, który jemu będzie przyklaskiwał temu projektowi z marszałkowskiej swojej ławy, tak, czy siedziska. A wszystko to będzie odbywało się pod szyldem centroprawicowego, jak czytam, bloku politycznego. Ten sam Ryszard Petru w swoim marcowym wystąpieniu zaznaczył, a propos innych partii, że w Platformie Obywatelskiej pomysł ten nie wzbudzi sprzeciwu. No, dla mnie to normalka, bo wódz tejże ostatniej też lubi to. A z lewicy jakoś się politycy Polski 2050 dogadają. Dla mnie brzmi jasno, ich się po prostu kupi za coś. A jak nie, to z koalicji wylecą, panie ministry. Usłużni ekonomiści, albo raczej właściwie dziennikarze generujący pseudofachowe opinie, już pospieszyli z pomocą, twierdząc, jakie to korzyści przyniesie, a w każdym razie nikomu nie zaszkodzi praca handlu w niedzielę. Mam nadzieję, że panu Ryszardowi Petru rzecz cała się nie uda i szczerze mu tego życzę. Jednak dobrze by było, by społeczeństwo było w tej sprawie jakoś świadome, o co tu tak naprawdę chodzi. A tak w ogóle to zaapeluję z innej strony. Stańmy się nowocześni. Podążajmy za najlepszymi, czyli właśnie Niemcami i Austriakami, gdzie jak czytam w poczciwej, wcale nie propagandowej w tym temacie, zwykłej interii, ale można przeczytać wszędzie, gdzie indziej, w Niemczech i w Austrii, wprowadzono tak zwane Sonntag Grusche, czyli ciszę niedzielną. W krajach tych w niedzielę zamknięte są wszystkie sklepy, z wyjątkiem stacji benzynowych oraz sklepów zlokalizowanych na dworcach. Dziękuję za uwagę.